Dobry, moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Kraśnika, a dzisiaj film z dedykacją dla Lacha Sądeckiego za Kółkiem, Dawida. 127, Soli, Wetlina z Nowego Sącza jedyna automatyczna Wetlina. Obok stoi pierwsza Solina w Kraśniku, ale to, to nie mamy aż tylu mediów. więc zapraszam serdecznie z film z Wetliny jedynej automatycznej. Autobus historycznie został wyprodukowany dla Autosana jako tester, z tego co pamiętam, i później trafił do MPK Nowy Sącz. W Nowym Sączu nie było zadań na niego, z tego co pamiętam, na autobus klasy mini. Więc Autosan trafił do Kraśnika, do Maksyma, ale co się okazuje? Wóz nie będzie wyjątkowy prawdopodobnie w przyszłości, bo jest awaria skrzyni biegów, skrzynia źle się zachowuje i nie rokuje szans na poprawę, więc autobus będzie przerabiany na manual, tak jak druga oryginalna kraśnicka Solina, którą jeździł okiem miłośnika Piotrek. Pozdrawiam serdecznie. Więc tak to tutaj wygląda. Autosan wetlina, z tyłu mamy tutaj yy, przestrzeń taką obniżaną. Tak to tutaj wygląda. Siedzenia odchylane, Oryginal, oryginalna tapicerka, drzwi klasyczne autosanowskie. Eee, no i co? I tak naprawdę teraz idziemy sobie do kabiny. Eee, także tak to wygląda. Przymkniemy drzwi jedne, bo powietrza nie ma, bo wóz stoi. I tutaj mamy ch charakterystyczną kabinę. W ogóle poręcze są nierdzewne, nie żółte, bo o, o, chyba Kraśnicka oryginalna ma żółte z tego co pamiętam. No, i dobrze, i wsiadamy sobie za kierownicę dla wetliny i robimy obsługę pulpitu. To jest to samo co w wielczu. Kasa. Wyłączenie retardera. Tutaj mamy retarder tak jak w klasycznym wario, czyli tu mamy na początku zamknięcie obiegu spalin i dopiero nam się włącza retarder właściwy. No i idąc dalej, przystankowy. W ogóle skrzynia biegów ma wybierak taki jak wetliny w Rzeszowie. Więc, yy, tak, to, no tutaj mamy, nie mamy odpalonego wozu, więc nie będziemy ruszali skrzynią. Yy, ale, no tutaj jest inaczej niż w każdej wetlinie. Jedyna taka wetlina, wyjątkowa. Świat, yy, kierunkowskazy, mijania światła, Hebel. Yy, to wiadomo, awaryjne luzowanie, awaryjne oświetlenie, jakieś podpisane jako T, albo przycisk jest zastępczy, nie wiem. I teraz powiem szczerze, Plac Boju, nie wiem. A, może. Nie, roleta jest manualna. Powiem szczerze, to będzie odcinek nie do końca wiarygodny. Tylko to wiem, że to są drzwi. A, wiem co to jest. Otwieranie drzwi pierwszych, drugich i zamykanie drzwi pierwszych, drugich. Zezwolenie. W Tautosany miały zezwolenie i tak jak i Soliny zresztą. Czyli klikane było i ludzie se mogli otwierać. Powiem szczerze, światła mijania być może, a nie, światła mijania są tu, więc nie wiem, nie wiem, nie wiem. Maksym, pomagaj. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Ogrzewanie lusterek. Yy, to nie wiem, czy to nie jest kasowanie wózka inwalidzkiego. Piec i to jest roleta? A tak roleta tu jest automatyczna. Zobaczcie, nie ma sznurka, a nie jest sznurek, to nie wiem, co to jest. Bez przycisk wskazujący na roletę, ale, ale roleta, jest, roleta jest ze sznurkiem, więc, więc tak to jest. Yy, lusterka, regulacja. Sterownik, to jest charakterystyczne, rzecz Solin i z wetlin, czyli sterowanie przyklękiem. Takie dodatkowe. To może kiedyś będzie okazja, to pokażę, jak to działa w praktyce. Ręczny jest w wetlinie tutaj. Nie tutaj. No i nie jestem zadowolony z tej obsługi pulpitu, bo w sumie nic nie powiedziałem, ale nie dziwię się sobie, bo w Wetlinie siedzę pierwszy raz za kierownicą eee, i nie znam tych wozów, tak naprawdę, mówiąc szczerze, więc tak to wygląda. No to jest problem i zły jestem na siebie, ale no powiem szczerze, na pewno Maksym napisze w komentarzu, co jest do czego, więc skorzystacie. Tu mamy rolki do kasy, elektryka po niemiecku, bo to Mercedes. No i tak to wygląda, więc fotel jest tutaj już nowszy, firmy Cieb, yy, którego obsługa była zresztą na YouTube w takim kanale o nauce jazdy. Więc tutaj mamy. Yy, ta pokrętło to jest wysokość, to jest chyba wysiadania, to nie wiem do czego jest i oparcie. Także tak to mamy wyglądające w wetlinie, klimatyzator, także. To tak jak tutaj w wielczach było podobnie, też dla kierowcy z takimi przyciskami charakterystycznymi. I tyle tak naprawdę, także dziękuję bardzo serdecznie. No i tak naprawdę ostatnie chwile takiego lewarka w tym wozie. Także do zobaczenia.